Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem. Tym razem mam dla was film z walką podkładów Fenty Beauty oraz Tarte. Napisałam ankietę na Instagramie, jaką walkę podkładów chcielibyście zobaczyć. No i wybraliście akurat tych zawodników. Było tam kilka do wyboru, większość głosów zadecydowała o tej walce. Więc zaczynajmy, przechodźmy do walki. A więc oprócz podkładów przygotowałam sobie bazę, puder, rozświetlacz, bronzer, tak jak zawsze się maluję. Jest trochę z tyłu ciemno, ale mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Lampa jest przede mną, jak na mnie spadnie, to wszystko zobaczycie. Więc zacznijmy od bazy. Na bazę wybrałam Too Faced. Mam taką mini próbkę, ona mi się dobrze sprawdza, więc postanowiłam użyć... No właśnie, użyć. A i oczywiście zapomniałam wspomnieć, że już mam zrobione brwi, odznaczone korektorem, przygotowane, żeby nie tracić zbyt dużo czasu. Widać niedoskonałości na mojej twarzy nadal, ale peeling kwasowy z poprzedniego filmu już działa. Oczywiście zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Chciałam wam bardzo podziękować, że dobiliśmy 100 subskrypcji na moim kanale. Jest to dla mnie bardzo wiele, wiele dla mnie to znaczy. Znaczy, że chcecie mnie dalej oglądać, dziękuję wam bardzo. I oczywiście, jeśli chcecie dobić większą ilość, zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do zostawiania łapek w górę. Mnie to bardzo cieszy, cieszy mnie, że doceniacie moją pracę. Przejdźmy dalej. A więc po jednej stronie twarzy użyjemy Fenty Beauty, po drugiej stronie twarzy użyjemy Tarte. Zacznijmy od Tarte, bo gorzej mi się go nakładało. Kiedyś już go używałam, Fenty nie używałam. Przygotowałam dwie zwilżone gąbeczki, są identyczne. Z poprzedniego filmu możecie zobaczyć, w poprzednim filmie w holu zakupowym w Shane z akcesoriami były te gąbeczki. Żeby się nie pomylić, wybieram ciemniejszą do Fenty, jaśniejszą do Tarte. Starałam się dobierać te podkłady, żeby były podobne kolorystycznie, bo nie chcemy tutaj jakiejś draki, bo mam do nagrania jeszcze jeden film, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Więc nałożę sobie bezpośrednio na buzię. Nie chcemy grubej machy. Może jedna pompka to jednak będzie gruba macha. Zapomniałam, że robię to na pół twarzy. Ten podkład jest bardzo kryjący. Ma taki żółtawy odcień na gąbeczce, biały na mojej twarzy oczywiście. I jedziemy. Nie, nie będzie takiej maski, myślałam. Może w końcu uda mi się go nałożyć równo. Oczywiście, jak ja nagrywam, to Luna musi biegać. Ona nie może poczekać. Ja i tak już ją przestawiłam dalej, żeby nie było jej tak słychać. Tu mam na dole lusterko, jakby kto pytał. Włożyłam sobie ten podkład do oka oczywiście. Standardzik. Oczywiście, jak ja nagrywam, jest wieczór, bo zbierałam się do filmu, ustawiałam film na kanale, żebyście w sobotni wieczór mieli co oglądać. Skoro nie można wychodzić, nie można iść do kina, iść do teatru czy na kręgle, no to musicie coś robić. A najlepsze do tego są moje filmy, będąc skromną. Myślę, że efektu maski nie ma. Jest on ładny. Ładnie się wtapia w moją buzię. Pierwszy raz nie mam problemu z jego nakładaniem, bo używałam go wcześniej tylko raz. Jeszcze dołożę w takie miejsca bardziej problematyczne. Używałam go wcześniej tylko raz i bardzo podkreślał moje złe skórki. Źle wyglądał z pudrem. Nie byłam z niego zadowolona. Oczywiście po zrobieniu makijażu potrzymam go parę godzin, a później dodam wam moje spostrzeżenie na temat tego podkładu, co o nim myślę. Na koniec filmu to zobaczycie. Ale teraz moja druga próba podejścia do tego podkładu. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Bardzo ładnie to wygląda. I nie robiłam tutaj jakiejś super machy, tylko delikatnie. 1,5 pompeczki. Udało mi się nałożyć taki efekt, by porównać. Przed, po. Lubię ten efekt. A więc przykryjmy moją różową drugą połowę twarzy. Rzęski mi się powyginały. Już mam odrost niestety. Czas się wybrać do pani Doroty. W poprzednim filmie opowiadałam wam o niej, więc też możecie zajrzeć, jeśli jesteście zainteresowani rzęskami, to zapraszam do pani Doroty. I teraz używamy naszego drugiego podkładu od Fenty. Wstrząsnę, pierwsze użycie, pierwszy raz nasz. On jest nieco żółty. Ten jest nieco biały, więc może się to różnić. Uwaga, uwaga.
I jest on bardziej rzadki, jak widać od razu, na pierwszy rzut oka. Tutaj możemy budować krycie nim, było napisane. No i kurczę, chyba będą nam się różnić te strony. No i tutaj jedna pompka, to chyba mało. Trochę sobie jeszcze na paluszek dałam. A jeśli chodzi o gąbki Shane, to jak widać bardzo mało podkładów wchłaniają. Jestem bardzo zadowolona z nich. Jeden test gąbki mogliście już widzieć na kanale, więc też was zapraszam do poprzedniego filmu, gdzie test gąbki Shane. No i jedziemy z tym podkładem. Już tak źle chyba nie jest. Ale krycie wydaje mi się mniejsze na pierwszy rzut oka. Pralka Luna chodzi w tle. Luna! Spokój się. Sorry. Tak to jest ze zwierzakami. Pod brwiami już był korektor, ale... Kurczę, wydaje mi się, że to krycie nie jest zbyt dobre. Na razie mi się to nie podoba. Próbujemy zbudować krycie. Nie podoba mi się ta rzadkość tego podkładu. Mi się leje gdzieś, ucieka mi. Wolę w takiej konsystencji bardziej, jak jest ten tart. Tak sobie naparzam tą gąbką po tej twarzy. No trochę się różnią, nie? Ale troszeczkę. Ten ewidentnie nie chce mi tu dotrzeć do kącika nosa. Czuję, że przemieszcza mi się on. No już mi się mało to podoba, muszę wam powiedzieć. Widzę, niedoskonałości się przebijają, tutaj nie aż tak. Tutaj mam dosyć poważną niedoskonałość, więc nie dziwi mnie to, że się przebija, ale tutaj już nakładam trzecią warstwę, bo ja to widzę, moi drodzy. Tworzyły mi się jakieś plamy, nie wiem, czy to widzicie tutaj, w tej okolicy. No ale dobra, już to tak zostawię na ten moment. Już nie będę dłużej przyklepywać. Myślę, że możemy to zostawić. Więc przejdźmy do bronzera. Użyję mój niezawodny, sprawdzony bronzer z Kobo, który ma już wyżartą dziurę w środku. Tak często z niego korzystam, więc użyję jego. Nie potrzebuję dzisiaj mocnego konturowania, ponieważ to już jest wieczór. Ale trzeba użyć wszystkich produktów. Zacznę od strony Fenty. I standardowo, tak jak zawsze się maluję, ocieplam trochę górną część głowy. Buduję sobie kształt mojego polika, podkreślam z drugiej strony to samo. Dziwne miny kobiety robią przy malowaniu się, nie uważacie? Ja często robię jakieś miny. Troszeczkę dużo nie nakładam tego bronzera, tyle o ile. Teraz troszkę jeszcze żuchwę wykonturuję, zamaluję to, czego nie chcemy. Pamiętacie haul zakupowy z Shine? Z ubraniami? To jest właśnie ta bluzka z dinozaurami. Jeśli wam się podoba, odsyłam wam was do poprzedniego filmu. Przy tym świetle to wszystkiego mi mało. Ciekawe, ile rozświetlacza nawalę na twarz. Tutaj, jeśli chodzi o bronzer, to po obu stronach wygląda on dobrze. Nic się z nim nie dzieje. To mi się podoba. Jeszcze wezmę mniejszy pędzelek i wykonturuję nos. Luna! Z Luną jest nie do wytrzymania dzisiaj. Szaleje jak opętana. Nie wspominałam o tym w filmach, ale niedawno nasza ukochana Usza odeszła. Była już babcią, miała 3 lata. Jak na chomiczka to dużo. I mamy małą dzidzię, małego mini. Tak na niego mówimy, ale on tak nie szaleje. Całkiem inny charakter. No dobrze, jeśli chodzi o bronzer, to mamy to. Więc myślę, że możemy przejść do pudru. Wybrałam puder od Fenty, chociaż nie wiem, czy to by jest dobry pomysł, skoro to jest podkład Fenty. Może jednak zrezygnuję z tego podkładu, pudru i wybiorę puder neutralny w miarę. Wybiorę Vibo Banana Lash Powder. Nie potrzebujemy dużo pudru. Troszkę na nosek, strefę T, żeby nam się nie świeciło. Mam nadzieję, że Luny nie będzie tak słychać, albo operator, montażysta. Złoży to tak, żeby nie było słychać. A jeszcze przede mną nagrywki drugiego filmu, więc będę ładnie wyglądać chociaż. No dobra, to mamy za nami. Zapomniałam przed pudrem nałożyć rozświetlacz, więc już do niego wracam. Rozświetlacz przygotowałam sobie, dawno go nie używałam, od Too Faced, ten diamencik. Kolejny pędzelek. On jest bardziej w takich kolorach unicorn. Ale myślę, że do koszulki jak najbardziej mi pasuje dzisiaj. Trochę daleko z nim wyjechałam. Troszkę na nos. Jest git. Przygotowałam sobie również pomadkę od Anastasii Beverly Hills. Kolor Stripped
Liquid Lipstick. Ale ja sobie nakładam tak troszeczkę przez środek, żeby nie był to też taki za mocny kolor, że jest git. No jak wyjechałam, to trudno. Tam kawałek, kto to zobaczy. I przygotowałam sobie, żeby było bardziej trwale, fixer z Maka. Zasłonię sobie. A boję się. Czy to jest otwarte? Nie, oczywiście. Czekam do wyschnięcia. Jeśli teraz bym chciała coś powiedzieć o tych podkładach, to przeszkadza mi Fenty, że jest bardzo płynny. O dziwo, zaskoczył mnie Tarte, że tak fajnie wygląda na tej buzi. Myślę, że widoczność niedoskonałości jest większa po stronie jednak Fenty niż Tarte i że lepiej wygląda na ten moment właśnie ten start, ponieważ Fenty coś tutaj dziwnego się zadziało, jakieś ciastko w tym miejscu zaczęło się robić, więc bardzo mi się to nie podoba. Ale wrócę do Was za kilka godzin, może dwie, i coś więcej powiem o tym podkładzie. Jest teraz godzina 19:20, spoglądam w komputer, więc wrócę do Was za parę godzin i powiem Wam, jak, co ja myślę o tym podkładzie. Hej kochani, wróciłam do Was, jest godzina 22:03, nie minęło zbyt dużo czasu, minęło około 3 godzinki, jak mnie nie było. Nagrywałam w tym czasie inny film, troszkę sobie poszperałam w internecie, troszkę poprzeglądałam rzeczy i jestem. I od razu gołym okiem można zauważyć moje niedoskonałości po stronie Fenty. Po stronie Tarte oczywiście też się poprzecierały, bo się opierałam. Dobrze, że nie robimy testu pomadki, bo zjadłam trochę. Po obu stronach pod nosem wytarł mi się podkład, ale to wina lekkiego kataru. Ale wydaje mi się, że po tej stronie wygląda to lepiej. Spójrzcie, tutaj mamy stronę Tarte. Dodałam sobie gwiazdki, ale na to nie patrzcie. Tutaj mamy stronę Fenty. Tutaj po stronie Fenty zauważyłam, że zrobiło mi się delikatne ciastko w tych okolicach. Pozbierał się troszkę w płatkach nosowych. Wyszły te niedoskonałości bardziej na zewnątrz. Przy obu podkładach nie wyświecam się tak mocno, chociaż ja mam tutaj przetłuszczającą się skórę w okolicach strefy T. Ale jednoznacznym moim zdaniem wygrywa podkład od Tarte. Nie byłam do niego przekonana od samego początku, bo miałam już jedną styczność z tym podkładem i nie wyglądał on zbyt dobrze. Miałam wobec podkładu Fenty wielkie zobowiązania. Jest on nowy, kupiłam go niedawno. Słyszałam bardzo dobre opinie na ten temat, na temat tego podkładu, no ale niestety przegrał on z podkładem Tarte. Podkład Tarte wygrał w tej konkurencji i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, o łapce w górze. Możecie zostawić jakiś komentarz, chętnie z Wami podyskutuję na temat tego filmu. I odsyłam Was do poprzednich filmów, abyście też je obejrzeli. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!